teraz będziemy pana robić na poważnie, proszę pana. Smutne. Tak myśleć, tak. I myśleć o nim. Niech się pan zdaje, że pan jest na zabawie. I widzi pan tą pierwszą miłość. I widzi ją pan, jak przyszedł do nich specjalnie, bardzo piękny chłopak. I zebrał ją panu z oczu. Patrzy tak myśleć ciągle pani. I ona zobaczyła pana i obudziła się w niej miłość do pana. I widzi ją pan. Przyszła pod dom, stoi pod oknem i widzi pan łzę w oczach. A teraz, proszę pana, zrobimy pana na wesoło. Pan da nogi sobie do tyłu, niech pan się obróci tam. Tak, rękę. I proszę głowę dać tu. Musimy panu, proszę pana, zrobić światło inne. Teraz panu zmienimy. Teraz musimy tak zrobić, żeby pan jakąś poderwał dziewczynkę zagraniczną. Niech się pan teraz zdaje, że jest pan na pięknej zabawie i widzi pan śliczną kobietę. Uśmiecha się do pana. Jeszcze musimy panu zrobić włosów więcej. Wie pan, żeby pan był przystojny. Teraz proszę pana patrzy i widzi pan wśród bawiących się par piękną dziewczynę, zagraniczną, uśmiecha się do pana. Proszę pana, pan się jej szalenie podoba, zakochała się od pierwszego wejrzenia. Ona już 80 lat kończyła, wdowa jest, czterech mężów pochowała, pan się jej szalenie podoba. To dziękuję panu, bardzo ładnie wypadło, proszę pana. Nestor fotografów polskich Adam Karaś. Już jako 14-letni chłopak przed 64 laty posiadał własne atelier i samodzielnie wykonywał zawód. Z Krakowa nigdy na dłużej nie wyjeżdżał. Miasto było i jest głównym bohaterem jego zdjęć. On zaś umie patrzeć nań, jak mało kto. Od kiedy wziął aparat do ręki, rejestrował dawne układy urbanistyczne, pomniki i fakty dziejowe, jakby w przeczuciu zmian i kataklizmów wojennych. Adam Karaś wraz z niedawno zmarłym bratem Wiktorem założyli tuż po pierwszej wojnie jedyną, jak dotąd w historii, wytwórnię filmową w swoim mieście. Zachowały się zniszczone niestety stare filmy reżysera Karasia. Były to dreszczowce i romanse, reportaże folklorystyczne i dokumentalne. W starej szufladzie lepiej przechowały się werki, czyli zdjęcia z planu filmowego. Kiedy bieda zajrzała w oczy, Adam Karaś realizował filmy reklamowe, aż wreszcie po kilku latach wytwórnia zmarła śmiercią naturalną, a jej założyciel powrócił do fotografii.
Heniu, masz tu coś, matkę, podaj mi taką lekką. No, tu są, trzeba czyścić obiektywy, wiesz, tylko muszę sobie usiąść, tylko nie na tych stołkach produkcji dzisiejszej, tylko na własnej produkcji, bo to się nie złamie. Te to są niepewne. Ach, tak, teraz się trzeba gdzie wziąć do czyszczenia. To jest stary mikroskop. Robiłem go ze żoną podstawkę, naturalnie. Szkła nie robiłem. Tak, trzeba oczyścić. To jest jeden ze starszych obiektywów. To jest takich pierwszych, gdzie blenda była przy środku. A jeszcze starsze, to blendy nie miały w środku, tylko z przodu albo z tyłu. Trzeba będzie oczyścić. Wszystko brudzi na starość, tak? Człowiek jest im starszy, to brudniejszy. Tak samo i szkła. Tylko szkła się bardzo mało czyści. Tak, wystarczy raz na 5-10 lat. Lepiej z brudnym robić, jak czyścić co dzień. Bo nic nie zrobi w przyszłości. To jest obiektyw jeden ze starszych, jeden z pierwszych obiektywów. To znaczy, on ma migawkę z przodu. To takie bardzo dużo błędów ma, to robili starzy ludzie. Tak, on będzie miał ponad setkę. Ponad setkę będzie miał. Tu zrobiłem, bo trzeba było szybko film wysuszyć. No i to, żona miała fen taki do włosów, ja jej to wziął. Nie wiedziała. No, przez dwa dni zrobiłem sobie o taką kuchenię. I to mu kuchy bardzo szybko i bardzo ładnie, o ile naturalnie kurzu nie ma. Tu jest obiektyw taki sztęchar. Dziś muszę go oczyścić. No, o, to jest w każdym razie kupiony był w 18 roku albo w 17. Tak, w 18 już Austria się skończyła, powstała Polska. To był sprowadzany z Wiednia. Ale taki jest. A tu jest już nowszy aparat, obiektyw. On już jest się na coś taki robi nieostro. Perszeń. Ale on nie jest taki stary. On ma dopiero 40-45 lat najwyżej. To znaczy u mnie. To jest tył młodszy obiektyw. Heniu, miałbyś tam coś tej herbaty? Bo tak człowiek robi, nawet nie wie. Co? O, to jest herbata, no doskonałe. Dawniej fotograf to musiał być chemik, musiał być inżynier, musiał wszystko sobie zrobić sam. Płyty sobie sam robił, migawki i tak dalej. Dzisiaj to coraz łatwiejsza sprawa jest. Dziś już nie musi być specjalnie z rozwiniętym rozumem. I dzisiaj nie musi dużo myśleć. On tylko pstryknie i obraz się mu odbija. Dawniej to musiał myśleć. Ekspozycja była długa. Eksponowało się do 2, 3, 4 sekund. A mnie mówili starzy fotografi jeszcze, że bardzo długo eksponowali. Naszka był taki wypadek u mnie raz, jak przed fotografem, to nie było tak dawno, koło 60 lat. Byłem, gdzie on mówił, przyszedł do niego taki, nawet nie wiem, gdzie Zielonek z Kyskoń, taki starszy z medalami, to wójt był. I kazał się sfotografować. No i on go nastawił, on mówił, panie, a niech mnie pan zrobi tylko dobrze i długo. Więc on mówił, wiesz co, popatrz jak się robi takiego. Nastawił go, nastawił na ostro, zrobił zdjęcie, a później nastawił ślepą kliszę i mówi, chodź, pójdziemy teraz, zamknął zakład, niech pan siedzi tak długo, poślimy na obiad, zjedzimy, przyślimy, a on siedział. I później, a on mówi, no teraz to wiem, że będzie bardzo dobre zdjęcie, bo tak długo mi się nigdy nie siedział. Kara świadomie pozostał w poetyce lat 30. Zadecydował o tym nie tylko sprzęt, którego sam był wykonawcą. W latach międzywojennych fotograf stał się rasowym kronikarzem i reporterem. Portretował spokojny folklor miasta, ale przede wszystkim wydarzenia burzliwe, takie jak strajki w Sempericie, wiece
i demonstracje uliczne robotników kończące się krwawo. Karaś miał zawsze to rzadkie dla reportera szczęście, że celowo bądź przypadkiem znajdował się w oku cyklonu, co pozwoliło mu dokumentować najciekawsze fakty z życia miasta i wydarzenia polityczne wielkiej miary. Szuflada fotografa pełna jest zdjęć bezpośrednio poprzedzających wybuch II wojny. A kiedy nastał czas okupacji, Adam Karaś postanowił, że będzie niemilczącym kiedyś świadkiem wszystkiego, co dzieje się w mieście pod rządami hitlerowców. Fotografował najczęściej z ukrycia. Tak właśnie jak w przypadku likwidowania pomnika Mickiewicza w Rynku. Karaś jest jednym z niewielu posiadaczy historycznych już zdjęć wejścia wojsk radzieckich do Krakowa. Widzimy właśnie wyzwolicieli maszerujących ulicą Szewską. Fotografowi udało się wykonać portret dowódcy 59. Armii, generała Korownikowa. Jego żołnierze pozowali do zdjęć w atelier Karasia. Teraz jak Polska Ludowa po tej wojnie drugiej powstała, to w 1945-1946 roku nie było reporterów, tych lamp błyskowych, to faktycznie byłem reporterem, też mogłem powiedzieć, pierwszym, a przynajmniej drugim. No, doktor, zrobiłem sobie taką lampę błyskową, z hełmu właśnie niemieckiego jeszcze. I doktor, poseł Drobny, stały mój klient, nawet przyjaciel, zobaczył to, zawołał mnie, chodź pan, pójdzie pan na zdjęcie, bo przyjeżdża prezydent Jankiewicz, tam będzie wielka mato, bo we filharmonii tutaj. No i wziął mnie z tym hełmem i schował mnie pod trybunę i mówił, jak panu dam znać, to niech pan wyjdzie z tym hełmem, jak prezydent Jankiewicz pana zobaczy, to zaskoczy go i rozśmieje tak, że nie wiem, czy skończy tę mowę. Tak go rozśmieszyła ten hełm. No i naturalnie ja sobie włożyłem na głowę, tak, pomalutku, i tak bym wyglądał mniej więcej z tą lampą. Ja nie wiem, na pewno premier Jankiewicz, jakby mnie dzisiaj zobaczył na filmie, to sobie przypomni, to byłby filharmonii. Fotografia to jest druk, zupełnie czysty druk, odbity z obrazu. Tak jak drukarz odbija z rękopisu, który autor położył na maszynę, tak fotograf odbija z rękopisu, ale który istnieje przed jego oczyma. Na przykład, czy fotografują zachód słońca, to tym autorem jest natura, która stworzyła te chmurki. On tylko wyczekał, on właściwie ukradł tę chmurkę, która zasłoniła słońce lub księżyc. Ale on tego nie zrobił. On to odbił. On nigdy autorem nie był, ani artystą. On był dobrym drukarzem, miał pewną inteligencję, poczucie smaku piękna, ale on tego nie stworzył. Tak samo, jak gdyby rzeźbę
dejme na to, fotografuje te rzeźby, czy z tej strony, to autorem on nigdy nie jest fotograf. Czy puści cień z tej strony, czy z tej, on tylko odbił. Bo autorem był ten rzeźbiarz, który stworzył tę figurę, tę rzeźbę. Tak samo mamy w architekturze, fotografując czy kościół, czy fotografując jakieś monumentalne budynki, to autorem był ten architekt. Robimy cały skład tych budowli, to był ten urbanista, który ułożył to. Piękne drzewa, to natura robi, ale autor nigdy nie był. I to jest właściwie zwyczajny druk. U mnie sztuka fotografii, twórczość, to jest duża różnica jest. Tam naprzód stworzyć sztukę, autorem być fotografii, musi się mieć myśl. I ta myśl musi się składać z akcji fotograficznych pewnych. Nie żeby od razu przyjść z aparatem i robić to. Trzeba czekać na niektóre momenty i mieć naprzód skład tych fotografii. A potem trzeba montować. Tak jak montuje się film z poszczególnych akcji i te obrazy dają myśl, tak przy fotoraturze musimy mieć naprzód myśl i montować obrazy, które mają przedstawić tę myśl, o której ten autor chce wytłumaczyć, powiedzieć, przedstawić. A nigdy tego nie zrobi z miejsca od razu. Na przykład pierwsza moja fotoratura, ja to nazwał fotoraturą tę pracę, to była zrobiona podczas tamtej pierwszej wojny, pod Verdun wtedy była klęska, był głód bardzo wielki i tu i przedstawiłem trzy akcje. To są otwarte usta, waga i kromka chleba i ręce. I to była jedna z pierwszych fotoratur, to musiała być naprzód myśl. Musiałem szukać i ręce, i ten kawałek chleba odpowiedni, i te usta naturalnie. Fotoratura to, mówiąc językiem zwyczajnym, fotomontaż. Jakby wynikało z dat i faktów, Adam Karaś jest twórcą polskiego fotomontażu. Po fotoraturze Głód, która była smutną refleksją fotografa bezpośrednio po Verdun, w rok później powstała praca Wiara. Gdy przybywało ofiar Wielkiej Wojny, w pracowni Karasia pojawił się fotomontaż Śmierć. Przemijanie, umieranie, przeistaczanie się. To obsesje fotografa. Przez dziesiątki lat filozofował przy pomocy obiektywu. Fotoratura była środkiem jego wypowiedzi. Kiedy w czasie wojny głębiej zastanawiał się nad sensem bytowania i odpowiadał na zadawane sobie pytania, przez kilkanaście miesięcy pracował nad fotoraturą Filtr życia. Pokazał w niej wędrówkę materii w przyrodzie. Głosił ideę skromności, powiadając, że człowiek jest jedynie bakterią tej ziemi, będąc jednocześnie jej solą. Dzięki fotoraturom Adam Karaś stał się publicystą. Zawsze, nie tylko w latach 20., był pacyfistą. Bywał również przekornym moralistą. Karaś jest wydawcą i redaktorem jedynego chyba na świecie magazynu gazety, która żywo reaguje na wszystko, co dzieje się w Krakowie, Polsce i na całym globie. W jego zakładowej witrynie, która dawno zatraciła rolę zwykłej reklamówki fotografa, pojawiają się relacje z komentarzami, przestrogi dla współobywateli, dowcipne felietony i nadęte wstępniaki. Karaś twierdzi, że jedynym miejscem na ziemi, w którym następuje generalne ciśnienie spraw istotnych dla Polaków, jest nadal krakowski rynek. Kiedy przez Kraków przewalała się dyskusja o zagospodarowaniu kopca Kościuszki, Adam Karaś zaproponował najprostsze rozwiązanie. Fantazja nie opuszcza go nigdy. Przecież z niej żyje, powiada. Karaś artysta ujawnił swój talent zwłaszcza w dobie 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Te piękne fotoratury obiegły wówczas całą prasę polonijną. Seria udanych fotomontaży zapewniła mu sympatię i szacunek słuchaczy Alma Matris. Studenci obwołali go wówczas dozgonnym, niekoronowanym rektorem znakomitej jubilatki. Obywateli, robiąc zdjęcia, torą się za chleba. Bali klientów, zasmuczam klientów, wydobywam myśl. Tam jest właściwie taka reżyseria filozoficzna, podejście, ale to jest wszystko nie twórcze, tylko dla chleba. Myśli jej u mnie celem twórczym, to jest fotoratura. Proszę pana, potrzebuję na jutro zdjęcie do dowodu osobistego. Tylko na rano, żeby było. Panie. Na pojutrze rano. Nie da się, bo wyjeżdżam, wie pan, za granicę. Jutro muszę mieć panie, dowód osobisty wyrobiony. Panie, a może chyba na wieczór późno, ale po godzinach. No to pan dobrze. Będzie musiał już dzwonić. Gdyby był, nie otwierał dzwonek, to niech pan kopie w ty, bo ja jestem w ciemni, wie pan, to ja nie mogę wyjść od razu na każdy dzwonek. Dobrze, to ja się będę dobijał do pana. Proszę bardzo.